Dobry wieczór. Jest 5 po 6, także pomału będziemy zaczynać nasze spotkanie. Spotkanie premierowe, autorskie wokół śląskiego wydania przekładu klasyki Tolkiena, czyli Hobbit, albo tam Anazold. Chciałbym powitać na scenie tłumaczy Grzegorza Kulika, tłumacza części prozatorskiej, który w ostatnich latach przetłumaczył m.in. Przygody Alicyje, Niedźwiadka Pucha, Małego Princa, Niedawno Kajś, tłumaczy Twardocha na śląski, jest autorem Korpusu Języka Śląskiego, współtworzymy Wachtyża. Można było Grzesiu go dać kupa, myślę, że potem jeszcze Adam Szaja kilka pytań w tym kierunku zadał. Witam też drugiego tłumacza, czyli tłumacza, który tłumaczył pieśni, wiersze Mirosława Stoniawy. Też długo współpracujemy razem. U nas wydał przekłady poezji klasycznej, czyli Dante Inksi, przekłady poezji Roberta Bernsa. Wydał też autorskie tomy poezji, czyli Cebulową Księgę Umartych, a także powieść kryminalną Nunquam od Jozus, też tu dostępną. Ale zajmuje się też bardzo duży wkład miał przy kodyfikacji śląskiego, czyli powstania tego alfabetu ślabikorzowego, a też pisze o przyrodnikach śląskich. Bardzo dwa ciekawe tomiska, takich biograficzne przyrodników śląskich, które zostały wydane w Katowicach, jak dobrze pamiętam. Także witam drugiego tłumacza, a witam także Adama Szaję, czyli Smak Książki, który jak sam twierdzi, miłość do książek wyszła z mojej matki, bo jego mama była bibliotekarką, ciąży z nim. Prowadzi jeden z bardziej wpływowych influencerów książkowych w Polsce, ambasador międzynarodowych targów książki w Krakowie. Także Styknie. A ja u niego byłby jako wiadomo wydawca, to też musiałem pochwalić tamten sztand. Więc powiem, że na sali, jak lubicie autografy zbierać na przykład, jest jeszcze jeden autor, Adrian Catrosi, który niedawno wydali mi Utropy Medycyny, też idzie zakupić. I po spotkaniu to oczywiście też idzie podejść po autograf. A teraz już znikł, oddawam głos Adamowi i naszym tłumaczom. Ja. Dziękujemy. Ja się muszę inny usprawiedliwić, że się co prawda sam urodził na Śląsku, ale że jest w pierwszym pokoleniu, więc będę trochę gadać i trochę mówić, za co przepraszam serdecznie, gdyż no, wiadomo. Ale zaczynamy, widzę, od kontrowersji, bo Peter tutaj jako wydawca od razu na wstępie przekręcił tytuł. Chyba mu tam wadzi ten tytuł, bo sam jest napisane, że jest albo tam i Anazold, a on się rozpędził i powiedział albo tam Anazold, więc zaraz tutaj oddajemy głos ekspertom, czemu tak, a nie inaczej. Myślę, że tu Grześciu zaraz będzie taka tirada na ten temat. Nie, no bez to, że ja jest winowajca tego, że jest tam i Anazold. No do mnie to jest tak blank, naturalne tam i Anazold, ja też jest taki synek z pogranicza, no bo ja mieszkał najprzód na Cydrach, to znaczy w Radziunkowie. Potem jakiś czas w Piekarach, ja na kole mógł się jechać do Wieszowic, a potem na Rogoźni. No to możliwe, że do mnie to, co jest naturalne, to potem gdzieś tam głęboko we Śląsku będzie nie do końca naturalne. Ja pamiętam, że kuzynią od mojej mamy zawsze go dali A, jako ten spójnik. No ale do mnie to jest i no sorry, no nie będę kombinować, nie wiadomo jak, pra. No a do tego to też jest takie, że jak ja słyszę tam Anazold, to mi się to kojarzy z łażeniem tam Anazold, prawda? To azot i nazot jest nawet. Tyś, a tu jest, to nie jest wyrażenie, nie? To nie jest frazeologizm, że tam Anazold łaził Hobbit i no, że on pojechał i wrócił, prawda? I to jest trochę inksze, no to takie, no nie wiem, no mi się to podoba. A tłumaczowi się to podoba, to tak być musi. Ale jakby było A, to też by się obroniło, czy nie? No ja myślę, że ja, no bez problemu. Ja? No. To dobrze, żeś w sumie powiedział. Nie będę już ci tego dać. Dobra, jeszcze mam teraz pytanie, zanim zaczniemy tak już o Hobbicie, o tym, jak się to wszystko zaczęło, to parę dni temu, że gadał z Arturem Chmielewskim, synem babcia Chmiela, i on opowiadał, że próbował niektóre komiksy ojca przełożyć na angielski
i że w ogóle niektóre są nieprzekładalne, bo to nie jest śmieszne, w ogóle to jest o kandrzyci rozczać i no takie pora im poprzetłumaczył. Są jakieś rzeczy, których według was na śląski się nie do przełożyć, albo będzie to fest trudne do przełożenia, panie Wiku? Dumnie, ja? Pytanie. Ja. No na pewno będą takie rzeczy. Ja myślę, że najbardziej taką rzeczą, która jest nieprzekładana, jest dowcipy na aktualne tematy, nie? Ja teraz siedzę nad tłumaczeniem żabów Arystofanesa na śląski z greki. I tam padają typu wice, nie? Jako cię te schnica ogarnęła. No, wielko, mało, choćby molon, nie? No i kto to teraz zrozumie normalnie, kto to był ten molon, nie? To rozumieli Atyńczyki w V wieku przed naszą erą. Że był taki aktor, który był bardzo wysokiego wzrostu, jak ktoś powiedział, molon, znaczy coś wielkiego, nie? Także nie wiem, czy w tym przekładzie nie musiał być na przykład mały jak elefant. Wtedy każdy będzie wiedział, o co chodzi, nie? I te dowcipy się bardzo starzeją, jak one się odnoszą do czegoś bardzo aktualnego. No powiedzmy, że zażartuję z aktualnego premiera, nie? No za 20 lat sobie pamiętam, że był taki premier. Pytą się ludzi, czy poradzą wymienić wszystkich premierów Polski od 89 roku. Żadnego. Zapominamy o takich aktualnych rzeczy. Także to się starzeje szybko. Jak chodzi o rzeczy takie, powiedzmy, jak tu ten tekst, to nie, ja myślę, że to się wszystko dobrze tłumaczyć. I nawet tak, że będzie śmiesznie. Tam w książce ma być śmiesznie. Już większy krzywdę, jak Peter Jackson zrobił w tej książce, to już nie idzie zrobić. Grzesiu, a ty co na ten temat powiesz? No ja się zgodzę z tym, że to, co się wartko starzeje, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, co jej nie idzie przełożyć, to powiem tak, no chyba was nie zaskocza sam, że takie rzeczy jak teksty naukowe na Zichern nie idzie przełożyć, no bo jakby po pierwsze, kto by to czytał, nie? Bo nieraz jest tak, że ani po polsku ludzie tekstów naukowych nie czytają. Inne są po angielsku. No a po drugie, nikt jeszcze nigdy nie pisał tekstów naukowych po śląsku. Chyba Eugeniusz Jaroszewicz napisał jeden tekst naukowy. No i nie ma po prostu słów. No jasne, moglibyśmy te wszystkie internacjonalizmy wezmąć z polskiego, no ale to by chyba nie było do końca naturalne. To by musiało jakoś tak pomału wchodzić. A tak to nie wiem. Jest jeszcze jakiś tekst, co by było ciężko. Myślę, że druga część Alicyje, że nigdy żech nie siedział nad tym wierszem, co ludzie tak radzi się biorą za ten wiersz. Ale myślę, że kiedyś by tam miał przynależytość spróbować. A na przykład instrukcja obsługi odkurzacza? Albo czegoś takiego, jak są takie fest, wiesz, techniczne zwroty, to tłumaczyli, żeście coś kiedyś takiego? I czy to by było przekładane? Czyli nie wiadomo jeszcze. Słuchajcie, ja mam propozycję Ulises James Joyce'a. O! To jest wyzwanie. Kto z Państwa przeczytał Ulisesa i zrozumiał? Jak mi ktoś z góry zapłaci, to mogę nad tym siedzieć. Ja tak, przez rok. Tak by to mogło wyglądać. Czyś powiedział, że przekładając Hobbita, korzystał, że jest z takiej instrukcji, którą Tolkien zostawił. Ja? Co to za instrukcja i co w tym było? To było tak. Tolkien napisał tego pana Pieszczyni, będę używał śląskiego tytułu, żebyście się już do niego przyzwyczaili. Napisał pana Pieszczyni i dwa pierwsze przekłady, jakie wyszły, chyba to były dwa pierwsze, ale tak dwa, co miał z nimi do czynienia. To był holenderski przekład i szwedzki. I on przeczytał łopatę przekłady i powiedział, no przecież to jest źle przełożone. I napisał taką instrukcję, co w tej instrukcji napisał wszystkie te miana własne, co są we panu Pieszczyni, to on je wypisał i napisał, co to oznacza, z czego to się wzięło, czy to przekładać. I tak dalej, prawda? I nawet nieraz tam są propozycje tego, jakby to mogło być po niemiecku. Nawet tam, tamka jest Shire, to
Łon padł, że po niemiecku w sumie mogłoby być Gau, a chyba, że niedawno przeszłość nie zniszczyła tego starego niemieckiego słowa, nie odnosił się tam sam do nazizmu. Bez to, no, to była taka fes, to jest taka fes z detalami napisaną instrukcją, co z tym robić, nie? I uznał, że no przecież muszę tego użyć, no bo i chce być wierny autorowi. Ale Gandalf został Gandalfem. Tu się nie kusiło nic, nie? Ja, no bo to jest miano. Ale nie? Kusiło się coś, żeby tam to... Bo ona coś przy tym... Co, jeżeli miał napisać? No nie, coś byś wymyślił. Liczy rzepa, albo... No? Ale ja pamiętam przy tym, przy Niedźwiotku Puchu, żeś miał takie jedno... I to nie łaziło o kangurzika i no o kogoś innego, co żeś tak miał... O Ioka? Ja, chyba ja, żeś się tak długo na tym zastanawiał, ale nie pamiętam, kiedy... To było z kangurzikiem. Z kangurzikiem, nie? Ja. Że, bo oryginalnie jest mama, po polsku mama kangurzyca, po angielsku jest kanga, a maleństwo się nazywa ru. I połączenie kanga i ru dawało kangaroo, to znaczy kangur po angielsku. No i ja nie wiedział, co jemu z tym zrobić, a w końcu ktoś mi zasugerował, żeby ona była kangu, a żeby on był żik. No i wychodzi kangurzik. Panowie, mam do was takie pytanie, panie Mirku, czy największym, nie wiem, czy to można powiedzieć błędem, czy największym złym podejściem, jeśli chodzi o tłumaczenie, jest, jeżeli się tłumaczy na śląski, a myśli się po polsku? Czy trzeba myśleć po śląsku? Taką małą uwagę techniczną, to normalnie proporcjonalnie do wkładu, do tej książki, to że powinien panie na 30 pytania. Sam jest równouprawnienie przy tym stole. Każdy ma nalone tyle samo i każdy będzie odpowiadał tyle samo. No nie da się tak tłumaczyć, że człowiek myśli po polsku normalnie i próbuje z tego zrobić śląskie tłumaczenie. Nie? To zawsze trzeba się przestawić tak całościowo. No, może to nawet poznać w tekstach, które były pomyślane po polsku, często napisane po polsku, a dopiero potem jakoś przerobione na śląski. Nie? To często poznać w tekstach. To mamy tego przykładów dużo. Szybko nie ma takiego. Bo to mamy potem, zaraz to widać we składni, że ktoś jak stawia pytanie, co ma odpowiedź ja albo nie, to pisze, nie wiem, Eli sam mieszka ktoś, nie? I to Eli, jak ja już widzę, to Eli. Ja padłem, no proszę was, no żaden tak pytań nie stawię po śląsku, bra? Bo Eli to jest jeśli, nie? I jeśli to jest ino w znaniu podrzędnym, to znaczy to w pytaniu zależnym, to znaczy, że nie wiem, jeśli jutro pojada do nie wiem, do Warszawy. To nie wiem, Eli jutro pojada do Warszawy. Tak się stawia pytania, ale nie idzie tak po prostu postawić pytania, Eli jutro pojedziesz do Warszawy. To nie działa tak, niestety. Także to jest to, co jest najbardziej widoczne, myślenie. Ja. I chyba przeładowanie po tymi słowami, żeby było jak najmniej po polsku, to też jest takie... No, a potem się okazuje, że Ślązok nie może być łuczny, nie musi mieć dziecki ślepia. Ja. bo się te teksty normalnie odpodobnią od polskiego, nie? Ja. A po polsku też jest słowo ślepia, prawda? To jest takie... Zróbmy z tego taki prostacki polski, nie? To takie, nie wiem, mi się to fest nie podoba, nie? Bo to jest, język musi być estetyczny, język literatury musi być estetyczny. Jak on nie jest estetyczny, to żaden tego nie będzie czytać. Ja kiedyś kupił się książka, jedna z moich pierwszych książek po śląsku, Nowoczesny Śląski. Otwieram ta książka, czytam, kaś tam na trzeciej stronie, że działka miała piękne kudły, i opadłem, co? Już więcej tego nie czytam. Drodzy Państwo, ja sam tak, jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to od razu nie czekamy na koniec i my od razu dajcie znak, że mu podejść z mikrofonem, ale i tak będę łazić, bo są to osoby, które chce zaangażować do naszej rozmowy w ten czy w inny sposób. I pierwsze to siedzi tam po skosie, Peter, zaraz do Ciebie przyjdę, albo od razu do Ciebie przyjdę. Bo tak jak ja do Ciebie idę, tak z tego co wiem, to Grzesiu do Ciebie przyrosł z tym pomysłem na Hobbita po śląsku. I ty żeś co, od razu mu przyklasnął, żeś powiedział, ja chłopie, idź i przyjdź. I tam ma nazwę wtedy. Nie pamiętam, jak to było na początku. No na pewno by było pytanie pierwsze, a wiele będą chcieć za prawa autorskie, bo to u mnie zawsze się taką lampka świeci, bo to była jedna z pierwszych książek takich
chyba, albo pierwszą w ogóle to na Śląskiej przekładumy Kai są prawa autorskie, nie? Bo do tej pory były taką klasyka, którą była wolno tego. No i od tego my zaszli chyba. Jak się okazało, że wcale nie jest tak źle, że to jest raczej taki standard ogólnoświatowy, jeśli chodzi o kwestie licencje, no to potem już szło z górki. Trochę to trwało, ale szafi. To, że trwało to i z posiedzicielem praw autorskich i potem też z tłumaczeniem to swoim drogą. Ale panie Mirku, Jerzyk słyszał, że pan to wszystko szybko zrobił, to co miał zrobić do tej książki, prawda to jest czy nie? Gdy pan się tak w to zaangażował, tak się zawziął, że to z tydzień trwało. No bo to było tak, nie? Był listopad w zeszłym roku, przyszli do mnie Grzegorz, Peter na targach książki w Katowicach i pytają, czy tłumaczyłbyś nam wiersze do Hobbita? Ja. A wyrobił się w tydzień. No, wyrobił, rzekł się. No, a to już wtedy nie wiadomo, że to człowiek nie siada, nie czeka, aż mu przyjdzie natchnienie, jakoś muza go tam pochają. I no, siadł, nie mam, wyciągnął te takie literackie majzle, motki, nie? I się biorę do roboty. No, potem jeszcze musieliśmy tam dograć, nie? Bo że nie widział tłumaczenia od Grzesia wcześniej, także musieliśmy to tam dograć. No tam Golum Sycyn, no to trzeba było te jego zagotki tam dostosować do Sycynio. Potem była kwestia nazwiska Bilba, jak on się nazywał w tłumaczeniu. Też tam było tam jeden tekst trzeba było dostosować. A to w zasadzie była taka kosmetyka potem już. I najlepsze jest to, że tyś się wyrobił, a ja nie. Bo to było tak, że my celowali w to, żeby na święta to było gotowe, prawda? Że ja już był tak zmęczony, bo ja miał taki maraton we łyskim roku, że ja 4 romany przełożył. Ja już to był, przyznał, bo się już był wypolony tymi romanami. I nie umiał jak się zmusić już do tego, żeby dokończyć tego Hobbita. To wyda z wami blank szczery. Chyba wreszcie mieli kiedyś też takie uczucie, że już nie możecie więcej robić. I bez to postanowili mnie to trochę przełożyć na nieskorzy i bez to wyszło w marcu. A co cię w ogóle wzięło na tego Hobbita? To w ogóle twój pomysł, żeś napisał sam do tych właścicieli praw, potem żeś z tym poszedł do Petra, to jest tak, że ty żeś był zawsze fanem, czy żeś sobie włączył taką maszynę losującą i dobra, teraz se przetłumacza, ja dobra, niech będzie Hobbit. Znaczy ja mam taką listę książek, co powinny być przełożone na śląsk. Podhaczasz po prostu. Ja. Jedziesz na chatę teraz. Ja i na popularnością. Nie no, rozchodzi się o to, że jakby Hobbit to jest taką oczywistą rzecz do przekładu, prawda? Nie dość, że to jest jedna z najbardziej klasycznych opowieści w historii, to jeszcze do tego to jest lektura szkolna, prawda? To jakby mamy gotowy tekst, co możemy się z nim cisnąć do szkoły w razie czego. Czyli jeżeli myślał kapitalistycznie trochę. Kapitalistycznie i propagandowo. Bez to, stąd ten pomysł na tego Hobbita, prawda? No, jak już my robili te wszystkie książki, co były w domenie publicznej, no to ja myślę, że to była taka naturalna kolej rzeczy, że trzeba by było już jakby trochę coś ciężejszego wezmąć na ta tapeta. To jak my już są przy przyszłości, to też sam tutaj za dużo nie zdradza, bo Peter tego do ostatnio jakby się nagrywali, że pojawił się być może, tak powiedział, temat Sapkowskiego na Śląski. Ty też w tym będziesz maczać palce kapitalistyczne? Czyli no comment. No, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. To skoro tu jest no comment, to napisie, bo teraz idzie druga zagadka z okładki. Pytania, które się pojawiają. A czemu sam jest ino jedno B? A nie Hobbit przez 2B? A to jest proste. Po angielsku Hobbit się wymówił z jednym B, chociaż pisze się ze dwoma. No i ja uznał, że to idealnie będzie zapisać to z jednym B, bo zaraz będzie też widać, że to nie jest polski Hobbit. A ja? Kiedyś na jednych targach książki rzekł tak. Na jednych targach książki rzekł tak, że Hobbit przyleciał, kupił małego princa, poleciał, wrócił za 20 minut i padał, ale ja chciał małego księcia. Ja padłem, ale to weźcie się to, no przecież z B
fajtlami będziecie czytać, on pada niebo, on jest za Zagłębią. No to dobre. A to żeby zaraz było widać, nie? Panie Mirku, ja mam do Pana taką prośbę, ale to nie od razu, ale może się Pan mentalnie już tak nastawić, ja bym Pana prosił, żeby Pan przeczytał fragment jakiś, ja? Ja. To ten. A jeżeli jest przygotowany, że jak rzekł do Pana tamta, to sam sobie postawię drugą. To kapitalistyczne jest podejście dłuższe, żebyście kupowali tę książkę, żeby ona dłuższe się Wam opatrzała. Ale to możemy już, czy jeszcze tu mamy coś takiego? Ja, taki ekstra, super. Nie, może sobie Pan wybrać, ale ekstra. Ja? Może coś z tego. Jak się mroczno puszczał, czy nie wiem. Czornolas. W Czornolesie Bilbo i Cwergi trafiają na pająki takie wielkie, nie? No i pająki chyciły wszystkich Cwergów, a Bilbo to musi uratować, nie? No i prowokuje te pająki, śpiewa piosenka. Stary ruby pająk siedzi tylko na strumie, stary ruby pająk blank nic nie wyłomie. Ej szkamroku, powiedz swoja sieć na hoku. Odłóż na bok ta robota i przyjdź tukaj po mnie. Tu grubszy jak dukszy, tu nic nie wyłomie. Hejszkam roku, na dół musisz szlisz po pnioku. Jakże mnie nie chycisz na tym twoim stromie. No i potem jeszcze tam dalej prowokuje. Plątała bez siły, ze szpodlokiem z gniewem. Tkają sieci, co wyszło się dobrać do mnie. Ja mam większą skórkę jak bele wiewiórka, ale nic nie wiedzą, durch te gizdy łomie. Tak jest, wielkie prawda. Widać, że Pan ma ochota na jeszcze. Nie, wystarczy. Ja? Dobra. Z racji tego, że tak sobie tu gadamy o tym tłumaczeniu na śląski i o języku śląskim, to chciałbym teraz na chwilę zaangażować do naszej rozmowy doktora Tomka Supika, który tam siedzi. Ostatnio internet obiegło jedne zdjęcie pewnego polityka, który kupił Hobbita po śląsku. I do ciebie mam to. To nie byłeś ty. Ale mam do ciebie pytanie, czy ty w ogóle wierzysz jeszcze w to, że którakolwiek partia uzna ten nasz język za język, czy tak się będą kupować te książki, a potem nic z tego nie będzie. Dzięki, Adamie. Znaczy, czy to nie jest chyba kwestia wiary, ale ty masz sporo racji. Znaczy, gdyby brać pod uwagę te wszystkie przymiarki wcześniejsze, to znaczy wnioski zarówno tam posłów, ale też i obywatelski projekt, który też część z Państwa wie, kiedy to się działo i pewnie składaliście Państwo pod tym obywatelskim projektem podpisy, no to jestem bardzo sceptyczny i też mój sceptycyzm wzmaga się, czy wzrasta w momencie, kiedy Donald Tusk jedzie na Górę Świętej Anny i tam składa wieniec i mówi o słynnych Ślązakach, którzy to walczyli o polskość, tak, tej ziemi, czy chcieli ją przywrócić Polsce, więc to ten Hobbit jest czysto instrumentalny. Pytanie, czy rzeczywiście Donald Tusk będzie w stanie wyjść poza tą taką logikę instrumentalną, że na Śląsku jest dużo wyborców i to takich śląskich wyborców, no, którzy na niego zagłosują i tu pomoże mu to wygrać wybory, czy nie wiem, jedno, dwa miejsca do Sejmu dodatkowe zdobyć, nie wiem, dwa chociażby mandaty senackie, bo jest tu ich w naszym okręgu dosyć dużo. No i to jest mój sceptycyzm. Natomiast wiem, że politycy gremialni, oprócz Donalda Tuska, bo wiadomo, on na nim, że tak powiem, skupia się uwaga i komentatorów, i telewizji, mediów i tak dalej, ale politycy gremialnie od lewicy, nie wiem, od Hołowni tego nie słyszałem, więc proszę mnie poprawić, gdyby Państwo coś takiego słyszeli, ale i politycy lewicowi, i oczywiście też politycy Platformy zarzekają się, że to zrobią i że jednym z pierwszych posunięć, jedna z pierwszych decyzji, która będzie w nowym parlamencie, w którym oczywiście opozycja będzie miała większość, to będzie właśnie uznanie języka śląskiego za język regionalny, no więc po prostu po wyborach powiem sprawdzę. Natomiast wiem, że od razu Państwo zapytają, jak to, a co zrobimy w momencie, kiedy oni tego nie zrobią? No pozostaje nam robić to, co robiliśmy do tej pory. To znaczy ja myślę, że między innymi kolejny raz chyba obywatelski projekt ustawy, czy tam zmiany ustawy po prostu przygotować, no i starać się tym sposobem naciskać na polityków, choć z drugiej strony, no nie wiem, może przy całym moim sceptycyzmie i tego, że ja tą walkę obserwuję 20 kilka lat, jednak jakiś taki chochlik, czy można powiedzieć, malutki płomień nadziei się gdzieś tam
we mnie jest, więc no, powiem im, sprawdzam. Pytanie, jak my możemy na nich wpłynąć przed wyborami i no, właśnie tutaj połączyć nasz głos, nazwijmy to z tą obietnicą. To jest, teraz mi to przyszło w ogóle do głowy, jak ich zaszantażować, nie? Tych polityków, szczególnie stąd, ale też Donalda Tuska, no, który przecież tą formacją rządzi. Natomiast pytałeś mnie, Adamie, jakie są moje rokowania, czy tam prognozy na wybory, no one są coraz bardziej pesymistyczne, to znaczy, jeżeli opozycja nie wygra tych wyborów, no to status quo ante zostanie, więc tu nie liczyłbym na PiS w sojuszu z Konfederacją, że to będą formacje, które w sposób entuzjastyczny będą chciały dowartościować Ślązaków tak naprawdę. No ale myślę, że teraz kolejna rzecz, to znaczy spis. Znaczy wyniki spisu będą też tu takim paliwem, które rzeczywiście może po pierwsze wpłynąć na polityków, a po drugie te wszelkie kalkulacje, czy ten chocholi taniec, który uprawiają, czy taki taniec wręcz świętego Wita, który uprawiają wokół spraw śląskich, mówię o politykach centralnych, no może to się zmieni i rzeczywiście to zrobią. Więc tak to widzę. Jeszcze, żeby każdemu według zasług, albo właściwie każdemu według braku zasług, to chciałbym cię też spytać, czy przed poprzednimi wyborami, i przepraszam za to sformułowanie, teraz poseł ziemi śląskiej Mateusz Morawiecki coś obiecywał w kontekście śląskiego jako języka, czy nie zabierał głosu? Ja sobie tego nie przypominam, nie wykluczam, że na którejś z konferencji prasowych licznych, które tutaj zostały zorganizowane lub on je organizował, mogło takie pytanie paść, ale przypuszczam, że w swoim stylu odpowiedział, albo nie odpowiedział na to pytanie, bo chyba istną te swoje różnorakie opowieści czy bajeczki, wręcz, bo to tak można uznać. Ale druga sprawa była taka, że ja byłem sceptyczny i w pewnym sensie ten sceptycyzm, czy wątpiłem, że Morawiecki zrobi dobry wynik i wcale on taki dobry nie był. To znaczy jasne, to było mniej więcej dwa razy tyle głosów, co dostał Borys Budka, no ale tutaj krążyły jakieś opinie, że 500 000 zdobędzie tak dalej. Ja się z którymś z dziennikarzy założyłem, już nie pamiętam o co, zresztą chyba nawet ten nie skonsumowałem tego zakładu, że to będzie mniej więcej dwa razy tyle, co Budka. No i to tak chyba mniej więcej było, tu ciutko ponad dwa razy więcej niż Borys Budka, więc no, to jest stara zasada spadochroniarzy na Śląsku, oni nie są lubiani, ale cała machina marketingowa, prawda, PiS-u, propagandowa i tak dalej zrobiła swoje. Blamarzem dla Morawieckiego byłoby to, gdyby na przykład zrobił mniej głosów niż w tym wypadku Borys Budka jakby lider Platformy. No to się nie stało, ale jego wynik też nie był wcale jakiś tam bardzo, bardzo. Natomiast słyszałem taką, to jeszcze tylko króciutko, słyszałem taką opinię, że PiS może tu zrobić wszystko, żeby wygrać wybory i to PiS może być, a to chyba Łukasz Tudzież, czyli słynny Tudi, zaryzykował taki krótki, jest jego tekst, który napisał, że PiS na przykład na finale kampanii, kiedy im tam z ich pogłębionych badań wyjdzie, że jeżeli obiecają Ślązakom, że język śląski stanie się regionalnym, to oni to są w stanie zrobić i tu, szczerze mówiąc, patrząc na cynizm polityków PiSu, jestem w stanie w to uwierzyć. Choć dziś mi się ta historia zupełnie wydaje nieprawdopodobna. Możliwe. Dziękuję, ale nie wlałeś optymizmu w nasze serca, to myślę. Ale chyba chciałem jeszcze wspomnieć, że to nie jest ino z jednej strony, bo z mojego okręgu jest Barbara Nowacko, też posłanka ziemia śląskiej, z Warszawy. Przepraszam. Ja nigdy nie wiem, kiero jest kiero. Ona jest przewodniczącą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sejmie i jak na razie to ja nie pamiętam, żeby ona jedno słowo o śląskim języku tam podniosła, chociaż jest ze Śląska ponoć. Także no to jest takie, ja jest tak cyniczny, że nawet jak już obejrzał, że Donalda Tuska z tym Hobbitem, to padą jadowe. Ale jak ty go dożyłeś, ty żeś cyniczny, do tego obrzydliwy kapitalista, to może ty wystartuj. To są wszystkie cechy, chłopie, idealnego. Nie, bo żeby być politykiem, to trzeba umieć łgać, a ja jest tak szczery, że ja się dobrze czuję, jak Grzech jest artysta jednak. O, niekiedy tam są takie artysty. To już. Wracając do tematów literackich, książkowych, żeby nam trochę ciśnienie nie spadło po tym, co my tu usłyszeli, to mieliście coś takiego, co było fest trudne w tym tłumaczeniu. Pan Mirek to w tydzień, tak? To wszystko, to tam było wszystko proste, ale mieliście coś takiego, że nie wiem, kładli się spać i żeście myśleli przez noc, jak to zrobić, żeby to wszystko zagrało i żeby to pasowało do siebie? Nie.
Chociaż przyznam się, że jak się pomyśla, sam pora osób było na trefie ze mną we sobota, to usłyszę to samo, co w tym czas. Jest ten moment, jak Bilbo od Thorina dostał ten mantel. Dość taki bogaty język i na wszystko są określenia. Takie rzeczy Gnałco są, nie wiem, właściwe do tego świata, że naprawdę trzeba wymyślić coś od nowa, no to w większości to są takie słowa, co jakoś tam mają odbicie w normalnym języku. No a jak już koniec, nie ma co wymyślić, no to potem są takie cztery jakieś tam słowa, czy określenia, co są nowe, co mam nadzieję będą zaakceptowane. A nie myślał pan o jakimś słowniczku do Hobbita? Bo generalnie, powiem szczerze, niektórych odnośników nie udało mi się wynaleźć. To Mataczka jest... się gdzieś tam pojawiła jako tratwa gdzieś podobno w Ormiańskim, przynajmniej tak stwierdził wujek Google. Ale niektórych określeń mi się nie udało zidentyfikować, jeżeli chodzi o... Ja zapraszam na słownik na searing.org. No, to jest moja platforma, tam jest słownik, nie do Hobbita, ale ogólnie słownik na 20 parę tysięcy słów, to idzie się znać. Wszystko będzie? Myślę, że nie. To jest pewne, że nie, ale dlatego ten pomysł z tym tłumaczeniem, bo zwykle to nie jest potrzebne, ale tutaj... Może by się im przydało. Jeszcze jedno dopowiem, bo to jest tak, że zawsze dodawamy te słowniki, to jest prawda. No ale jak ja się tak pomyślał w jednej chwili, można dać słownik, ale że uznał, że zrobimy normalną książkę, że to jest normalna książka, nie że to jest jakiś derywat polskiej literatury albo coś, no normalna książka. Ale absolutnie w książce nie, bo to by zdecydowanie nie pasowało, ale gdzieś właśnie na internecie, czy jako, nie wiem, artykuł, czy jako przyczynek do... Większość na pewno znajdziecie tam na Syrii. Nie chcę mi się rzucić do Pytra, więc powiem to własnymi słowami, ale najwyżej mnie poprawić, że zgodą, że wszystko sam musiało być konsultowane, nie? I logotypy, i czy je będzie, albo dobra, pójdę. Ty to lepiej powiesz. No trwało to, no znaczy wszystko musieli akceptować, pytali o logotypy, pytali co to jest ma książki, pytali co to jest Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, tego się powinno obawić, że mam do się mieć problem, bo to jest w takiej naszej serii wydawniczej Canon Silesia, którą założyło Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, póki jeszcze nie zostało zdelegalizowane. Śmieję się, no ale tak to niestety wyglądało. Chcieli ostawić jakiś ślad materialny po tym stowarzyszeniu, bo liczyliśmy, że będziemy mieć problemy z polskimi sądami, więc powstała ta seria Canon Silesia, kiedy się ta książka ukazała. Zaczęło się od akceptacji okładki, bo to było przodu okładki. W ogóle to ono już zaakceptowali, jak to zaakceptowali, to potem akceptowali wszystkie te loga, potem biogramy na okładce. Pytali, czemu Tolkiena nie ma na okładce, więc musieliśmy trochę przeforsować i na przykład biogram Grześka, którego tu dzisiaj nie ma, ale też Gosłona, bo to jest autor okładki, został wciepnięty do książki, bo się już na skrzydłach nie zmieścił, jak musieliśmy Tolkiena dodać. Pytanie, czy akceptowali książkę tłumaczyni? Nie wiem za bardzo, kogo mogli pytać, bo większość tłumaczy siedzi tu, więc nie wiem, czy takie rzeczy sprawdzali, jak jakość tłumaczenia na śląski. Na pewno sprawdzali stronę redaktorską, bo te też tam się sami się w pewnym momencie stracili, co oni chcą, żeby było, a co nie musi być, czy znak Tolkiena ma być w jajku, czy bez jajka i takie rzeczy to trzy razy my zmieniali, bo im to rozpasowało, roznipasowało. Także takiej... kwestiów prawnych, no dosyć długo to trwało. To też to potem powodowało, że ta książka się ukazała dopiero w marcu, bo to nie tak, że Grzesiu do marca tłumaczył,
no, że po tym ostatnie dwa miesiące czekali na grafiki do postrzodka, na akceptację każdych poszczególnych spraw. No i teraz pewnie będziemy wtedy czekać na kwestię audiobooka. Drodzy Państwo, zbliżając się już do końca, ten wątek kapitalistyczny, to książki można kupować tu. Dzisiaj jest 45% taniej, czy 45 zł? 45 zł to można kupować te książki, które już są, ale są też książki, które będą za chwilę, i tutaj idę do Tomka Kowalskiego, który już został tutaj wywołany i napisał już książkę o dyrektorze tego miejsca pięknego, w którym jesteśmy, czyli Teatru Kores Mirosławie na Inercie, wywiad Rzeka. Czego się nowego do... W ogóle masz sweter pod kolor krzeseł, to jest duże poświęcenie. A to był komplement, wiesz o tym. Przepraszam, Gosiu. Czego do nowego dowiemy się o dyrektorze Koresu? Sweter jest taki jak siedzenia, bo tyle godzin tu spędziłem od w zasadzie września 2021 do końca 2022 roku. Wiele godzin z Mirkiem w jego kanciapie, gdzie pali swoje słynne cygara. Kanciapa, która się nazywa, tutaj jest nazywana Teatrem Jaracza. I przegadaliśmy mnóstwo godzin. Mamy fajną książkę przygotowaną, także tutaj z Peterem wydajemy ją. Kiedy? Liczymy na maj. Oprócz Mirka Meinerta będzie tam jeszcze parę rozmów o Mirku i o Korezie, między innymi z Talarczykiem, z Grażyną Bułką, ze Zbyszkiem Rokitą, mnóstwo osób. Ponad 70 zdjęć. Zdjęcie do okładki zrobił Arek Gola, znany nam wszystkim, więc no myślę, że będzie to też bardzo fajna pozycja literacka już niedługo. No i premiera, przypuszczam, tu w Korezie. Widać, że Tomek nie jest kapitalistą, bo nie powiedział tytułu, więc tytuł to kolega, tak będzie się nazywał. Chyba, że się coś zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Macie coś jeszcze? To już tam wygaszone, to już chyba muszę mieć. Ja jeszcze tylko jedno pytanie. Ja mam takie cyniczne wrażenie, żeby to nam zrobiło źle, to uznanie, bo tak długo jak uznaniu nie ma i jest jakoś tako w nos, jakieś takie zeszterowanie, że tego nie ma, to ja myślę, że jest większy cud do tego, żeby coś robić. A potem jakby było to uznanie, to naraz by było, powiedzmy, nie wiem, ciepna tam jakąś kwotę, powiedzmy 10 milionów do rozdzielenia. I by się ciepło na to ludzie, co nie mają pojęcia o robocie, wziął niby te pieniądze, a my z Mirkiem Durby robili kapitalizm. Bez to ja myślę, że jednak chyba lepiej jak to jest na razie, tak? Bo my robimy, bez to, że my to musimy sprzedać, to my też musimy to robić dobrej jakości. Ja mam wrażenie, że przekupiłeś Tuska, Grzyż, bo nie, ale tak już serio, to słuchaj, podam liczbę, to było dawno temu, w 2010, ale jeszcze jak też Mieszkut żył, to wyliczyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Schetyny, że to było 56 wtedy milionów, więc pocieszę się, że to jest dużo większe od potem 10 milionów. Czyli 46 znowu. Super. No to się weznamy za tego Ulisesa. Nie no, w końcu, a jeszcze co było wcześniej zapytane? Wyleciało mi z głowy. Nie no, bo jak mówisz, że wiesz, 90% ludzi płaci 2%, to znaczy, że raczej jest to snobizm bardzo fajny snobizm, natomiast no...
życie języka, o to życie języka, jakby. Ja bym tego nie nazwał snobizmem, bo nie, myślę, że nie od tego to wychodzi, no bardziej wychodzi to od tego, że ludzie chcą tego jakby tego połączenia z kulturą śląską. I no, dobrze wiecie, wszyscy jak my sam są, to my jednak, jak się rozchodziło łopcowanie z kulturą i to jeszcze taką kulturą, co musimy się przy niej wysilić, to nam się nie chce. I jest zicher, że te 90% ludzi, co to kupuje, a potem tego nie czyto, tak po prawdzie to przejeździ. I no nie czyta tego potem tak, żeby przeanalizować, żeby się zastanowić nad budową zdania, nad fleksją, że to jest ino takie, taki, tak jak Godot, no, łostowo z tego ino taki artefakt, no ale ludzie po polsku też nie za bardzo czytają, prawda? Bez to nie uważam, że to jest coś fest złego. Bo jednak te 10% uważam, co to przeczytają, to jest super. Bo 10 lat temu żaden nie czytał. A teraz czyta 10%, co kupiło Hobbita, prawda? Ja myślę, że jakby bardziej takimi kategoriami byśmy musieli myśleć. I no i tak ciść to pomału do przodu. Myślę, że tak powinno wyglądać. No tak jeszcze a propos tego Tuska, że go zobaczył z tym Hobbitem, to mi zaraz przyszło staro nieprawda do głowy, że żaden ci tyle nie dowiada ci polityk obiecy. No a chodzi o ten śląski, to nie, to żywy język jest, słychać ten język naokoło nos, może nie w Katowicach, ale w Chorzowie już na przykład ja, nie? Czy w Świętochowicach, w Rudzie. Ja w Świętochowicach fest słychać. No. Na górach. Uważa z doma, pożymujesz całego pożymuj. A ja, przepraszam, że ci przerwę. Ja jeszcze dodam taką rzecz, że kiedyś kamratka od mojej mamy była przeniesiona ze szpitala w Gliwicach do Bytomia i powiedziała, jak tu fajnie w tym Bytomiu, to nawet doktory po śląsku gadają. To znaczy, że w Bytomiu też gadają po śląsku, jest dobrze. No a chodzi o ta robota nasza, ja myślę, że ona ma sens. No, w Polsce też normalnie literatura trafia przede wszystkim normalnie do ludzi normalnych, którzy stanowią no, jakąś tam elita, nie? Do wystarczy telewizja, w tych filmach jakieś Netflixy, inne rzeczy. No i to się nie zmieni. Może być no gorzej. Ale tak, Grzesiu Goda, jak te 10%, co kupią książkę, a ją przeczytą, to już jest dobrze. Jako będzie kondycja tego języka literackiego, śląskiego, no się w tej chwili mocno rozlepi. Od czasów, jak się ukazał ten górnośląski ślabikosz, to ten postęp cały czas w robocie nad kodyfikacją jest. Grzegorz zrobił korpus języka śląskiego i bardzo fajnie, bo Henryk Jaroszewicz miał podstawę, żeby opracować zasady pisownie języka śląskiego. Będzie w przyszłości jakiś słownik normatywny. W końcu normalnie wszyscy na Zachodzie zaczną pisać o języku śląskim, to w Polsce normalnie przyjdą do nas, bo wiecie, chcielibyście status języka regionalnego. Ja myślę, że to tak będzie normalnie. My będziemy nad tym językiem siedzieć, będziemy go rozwijać, to w końcu normalnie ten status języka regionalnego to on tak zleci do ręki jak dojrzały owoc i bez żadnego proszenia się. Ty masz pytanie, czy chcesz coś powiedzieć? Chcę tylko dopowiedzieć do tego. Ja? Jako mieszkaniec województwa opolskiego... A chcesz mikrofon? Ani słuchać mnie? Właśnie, może dobrze jest, że my jeszcze nie mamy tego, co mają te mniejszości uznane, bo nie wymieniam na mniejszości, ale wiecie, jako jest największą w opolskim, nic tak nie zabiło aktywności tam w tej mniejszości, jak pieniądze. Jak się zaszło wadzenie, kto komu, czemu oni mają więcej, czemu nie mają więcej, dobrze może, że my dzisiaj musimy sami ciść to. Pewnie, że byłoby mi wygodniej, że ja nie musiał dzisiaj o drugiej kończyć roboty etatowej w firmie X, bo robię jakaś indziej i potem gdzieś wartko ciść do Katowic, byłoby fajniejsze życie pewnie, nie? Ale może właśnie to jest i wartościowsze, i lepszej jakości i nie ma żadnej mniejszości w Polsce, którą książki się sprzedawają i same się utrzymują, nie? Wszystkie książki innych mniejszości są dotowane, a my są jako Ślązacy, są w stanie utrzymać, że tak powiem, kilkanaście tytułów czy kilka rocznie po śląsku i to no, na tych kapitalistycznych zasadach wychodzi, utrzymuje się, co pokazuje, że jest oddolna potrzeba. A to, co jest robione, jest dobrze robione, no bo to rynek weryfikuje, a nie, że
ach, wydumy, bo mamy 10 tysięcy złotych z funduszu X, to zrobimy wartko byle jak, bo trzeba wydać. Bo miały takie zapytania, nie? Co byście wartko chcieli, bo ono mu stało, a wiecie, do końca grudnia musimy wydać tyle, a tyle. Bo wiesz, jak to jest w NGO-sach, w mniejszości, że musimy wydać. Ja go tu nie wie, skąd mu wiedzieć, nie? No i to może właśnie dobrze, że jeszcze nie ma. Fajnie, żeby to kiedyś to było, żeby to trafiło do szkół, ale właśnie na takie rzeczy, ale może najpierw jeszcze wypracujmy ten taki standard, który mógł trafić do szkół, a nie, że do szkół trafi byle co, bo się znajdą pieniądze, nie? A powiedz, było tak, że Pipi po Śląsku była dofinansowana przez Szwedów? Ja, a teraz Mikołajek będzie przez Francuzów. No. Ale to tylko tłumaczenie, nie? To też nie jest tak, że to wszystko jest. Tu masz dostawą zapłaconą robota, fajnie, nie? Przez instytucje ministerialne z tamtych krajów. Ale plan jest, że oni będą mieli 46 milionów na pół, gdyby doszło Lisesa i Hawaje. Dziękujemy, drodzy Państwo. Mirosław Suniaga, Grzegorz Kulik. Jeżeli mają Państwo jakieś rzeczy do załatwienia z Panami, autografy, zdjęcia, wizyty w zakładach pracy, to jest właśnie ten moment. Dziękujemy. I tam można, kapitalizm trzeba podtrzymać, kupić książkę.